Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku tak trochę wam może pokażę. Od razu podziękuję wszystkim, którzy byli na wczorajszym live'ie. Pooglądamy sobie króliki teraz, jak wiedzą. Tak właśnie one wyglądają. Muszę ponalewać wody. Potem jeszcze zakupiłem sobie dwie pasze dla królików. Narobiłem bardzo dużo też również jej. Kto był na live, to już wie. Tutaj jest zebrany worek. Nie pamiętam, czy go robiłem. Mogę taki komuś zrobić i sprzedać tam jakieś no 10-15 zł, tak gdzieś. Około za taki worek różnych. Znaczy zależy też jaki chce, taki większy, taki mniejszy. Wielkość oczka też zależy. Tu właśnie jest o Basia. Ona już jest oddzielona od mamy. Tu ma takie swoje jedzenie, siano i ma miejsce do zabawy. Tak jakby. No teraz tu jest jeszcze siano. Będę musiał posprzątać u królików dzisiaj. Ale o. Chyba widać. Króliczki. No chyba. No w każdym bądź razie ładne króliczki. Te samice dopiero zostaną zakocane na nowy rok. Około gdzieś tak liczę. No jak widać, kózka już bardzo dość duża, rozmiarów. Tam jest sól zrobiona. Tu jest właśnie. Nic nie zmieniające się, tylko trochę schudł już, bo był za gruby koziołek. O i tu dziewczyny. Obydwie mają już brzuszki opuszczone. Chodź. Chodź. O, już odgadam, bo się chce tylko bawić ze mną Kasia, a ma dziennikarz. O, widzicie też. Brzuszek na dół opuszczony. Zresztą u Kasi też. Tak. Tamta nie wie, co ze sobą zrobić. Odejdź tam. Masz. No to jak widać, wszystkie kózki są już... grubsze brzuszki mają. Przygotowują się. Zakupiłem też marchew. I zobaczcie, jaka wielka marchew była. To jest moja dłoń. Ogromna, dosłownie była. I no. Co to jeszcze można... to powiedzieć z nowości w hodowli tego ogra. Już tak no, wszystko powiedziałem. Królik mi wyskakiwał tutaj takimi no przez takie coś było i wyskakiwał, ale już nie wyskakuje chyba, bo zdemontowałem wszystkie dzisiaj. Widać. Ona by chciała iść do mamy, ale niestety nie może, bo ona, bo Zuzia już musi napuścić wymiana kolejny wykład niedługo. A ta by chciała jeszcze dotkać. I tak, po nowym roku zaczynam budowę również kurnika tego dla kochinów. I jeżeli jesteście ciekawi, jak będę go budował, to zostawcie subskrypcję i lajka na moją subskrypcję z słoneczkiem, ale możecie zostawić też łapkę w górę. I jakby dobijacie pod tym odcinkiem. Na razie tak nie za dużo. Postarajcie się dobić 8 łapek w górę, albo najpierw 10, to będzie live. Tego dnia, co dobijecie 10 łapek w górę, od razu startuję z live'em. Więc... tak. Chyba, że to będzie Wigilia, to wtedy w święto sobie
ale może będzie kolejny live na, no, na ten 8-10 łapek w górę. Zobaczymy, jak pójdzie. No. Nie wiem, czy się jeszcze zobaczyć trochę kozy, bo tak chodzę. O, tak się prezentuje, ładnie Zuzia, ładnie, łatki ma. Jedz. A to jest moja Barbara, która tylko umie bacać od mamy, chce mleka. A już mama niedługo, za 4 miesiące może ma, albo za 3, już mleka nie musi pić. O, widzicie? Wiesz, bym chciała tylko bić, bo jej nie chcę wypuścić. Ale no nie możesz, bo sama się tam piły młode. No nie można, tak. Lubi się też bawić bardzo. Jeżeli ktoś w ogóle był zainteresowany, to będę miał na wiosnę jaja, kochinów miniaturowych, młode kozy najprawdopodobniej. Więc możecie kolejny raz, przepraszam, o subskrypcji łapce w górze, subskrypcji dzwoneczkę, aby zobaczyć wykład kóz dla ciekawych. I no, ja już gaszę światełka na wieczór, zawsze włączam. Chyba każdy widział efekt. To tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Jeszcze jutro będzie odcinek, więc cześć.